Mimo że bardzo naraziliście się, Jej Ekscelencji, i przez Twoje nieobliczalne zachowanie spowodowaliście straty w naszej sieci elektrycznej, chcemy Wam dać ostatnią szansę. A co mielibyśmy robić? Wystarczy wystąpić z następnym podaniem. Do Najwyższej Komisji Kontroli Czystości Gatunku. Ja, niżej podpisana, oświadczam, że urodziłam się mężczyzną, wbrew swojej woli. W związku z powyższym proszę, aby moje dotychczasowe poczynania jako samca uznano za niebyłe, gdyż działałam z babą Ucona, ówcześnie panującą męską cywilizacją, jednocześnie w pełni zgadzam się z powszechnie panującym przekonaniem, iż mężczyzn nie było, nie ma i nie potrzeba. Może pani mi to jeszcze raz przeczytać? Radziłabym potraktować to poważnie i podpisać. A jeśli nie podpiszemy? Podpiszcie! Staniecie przed zgromadzeniem, które zadecyduje o tym, co z wami zrobić. Trybunał Bab! Dziękuję, ja się stąd nie ruszam. Siadaj, twój ruch. Wszelkie rozmowy możemy prowadzić dopiero, gdy nas wypuścicie z tego pomieszczenia. Właściwie można było to podpisać. W tej sytuacji każdy adwokat by nas wybronił. A zasady? Twój ruch. O, ciekawe otwarcie. Co? Co to? Krisie! Drzwi! Przepraszam Was, drogie siostry, za spóźnienie. Zegarek nie stanął. I przypominam, wynik dzisiejszych obrad jest ściśle tajny. Proszę. Dziś mamy dwa punkty porządku dziennego obrad. Oba siedzą tam. Poważna sprawa. To jest jakaś organizacja. A teraz oddajemy głos naszej drugiej dr Berna. Zebrałyśmy się tutaj, siostry, ażeby walnie zadecydować o dalszych losach dwóch osobników rodzaju drugiego, którzy zamiast zgodnie z logiką ewolucji powinni wyginać, że z dziwny kaprys losu pojawili się między nami. Chciałabym stanowisko służby Arche przedstawić na końcu, gdyż niejako z urzędu mamy najwięcej danych na ich temat. Kto chciałby zabrać głos? Myślę, że nie ma tu na czym deliberować. Już nasze prababki wskazały nam drogę, po której szczęśliwie i długo kroczą. Nie możemy dopuścić do tego, by kobieta znowu była kelnerką na bankiecie pełnych samców. Czy pani aby trochę nie przesadza? Gdyby nie mężczyźni, świat w ogóle by nie ruszył z miejsca. Historia ewolucji to historia mężczyzn. Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, naukowcy byli mężczyznami. I dlatego... Niby którzy? Konkretne nazwiska. No choćby Kopernik. To kłamstwo. Kopernik też była kobietą. Co? No to Einstein. Einstein też była kobietą. A może Curie-Skłodowska też była kobietą? To akurat nie najlepszy przykład.